pasteczka ziołowa może zawierać zioła powszechnie dostępne, szczególnie na naszych łąkach, w lesie oraz w przydomowym ogródku. Możemy z tych własnoręcznie zbieranych ziół przygotowywać maści, octy albo po prostu pić napary ziołowe na takie zwykłe, powszechne i codzienne dolegliwości. Oczywiście ziołami możemy też wspierać leczenie w poważniejszych chorobach, ale wiadomo, że potrzebujemy do tego wsparcia. Warto jednak znać zioła, które były zawsze w apteczkach naszych babek i o nich będziemy mówić. Nazywam się Justyna Pargieła, jestem zielarką, fitoterapeutką, towaroznawcą zielarskim kosmetyków i żywności funkcjonalnej, a także naturoterapeutką. Pięciornik kurze ziele, pięciornik kurzy ślad swoją nazwę zawdzięcza listkom, które wyglądają jak odcisk kurzej łapki. Pięciornik jest ziołem, które było wykorzystywane dawniej w ciężkich chorobach, w biegunce, w wymiotach, w hemoroidach, w krwotokach, a nawet używano go podczas epidemii cholery. Z tym, że używano nie tych pięknych listków i kwiatuszków, tylko używano kłącze pięciornika kurze ziele. Ziele przewrotnika, ziele, które dawniej było podstawowym składnikiem większości mieszanek zielarskich, ponieważ uważano, że przywraca zdrowie. Ale także przewrotnik swą nazwę zawdzięcza przywracaniu cnoty kobiecie, ponieważ działa ściągająco. Do tego przywrotnik uważany był za roślinę bardzo magiczną, ponieważ rano, nawet jeżeli nie padał deszcz, na liściach przywrotnika gromadziły się kropelki wody. I okazuje się, że ta woda nie jest rosą, tylko jest to woda, którą wypaca liść przywrotnika przez szparki, po to, żeby wyrównać ciśnienie wtedy, kiedy zmienia się ciśnienie atmosferyczne. Kobiety dawniej, szczególnie królowe, zbierały te kropelki wody z liści przywrotnika po to, żeby używać ich jako wspaniałego toniku do twarzy w celu odmłodzenia i zachowania nieśmiertelności. Mamy tutaj kolejne wspaniałe zioło, babkę lancetowatą, Plantago lanceolata, która rośnie na wielu podwórkach, brzegach łąk, rowach. Tu mamy ją na łące w okolicy Dziurawca. Babka lancetowata jest ziołem, które możemy zbierać świeże i używać bezpośrednio przy chorobach górnych dróg oddechowych, stanach zapalnych, śluzówki żołądka, ale także możemy zrobić z niej maść na rany. Dodatkowo kwiat babki zwyczajnej doskonale smakuje grzybami. Przed nami przygotowanie syropu z liści babki lancetowatej. W taki sam sposób możemy przyrządzić także syrop z liści babki zwyczajnej, tak zwanej lekarskiej. Wystarczy, żebyśmy mieli liście babki. One są w tym momencie już umyte i osuszone. Drobno je kroimy. Traktujemy je w tym momencie prawie jak zwykłe warzywo. Te liście babki będą działały osłaniająco, zawierają śluz, działają przeciwzapalnie, łagodząco na wszelkie zmiany w naszym układzie oddechowym, w górnych odcinkach. Więc przy kaszlu, chrypce, początkach grypy, w takich momentach, w których nasze gardło jest osłabione lub wtedy, kiedy dużo mówimy, na przykład, możemy właśnie stosować taki syrop z liści babki, a także bardzo ważne, jest to syrop także bardzo bezpieczny dla dzieci. Nie możemy go podawać bezpiecznie już od trzeciego roku życia naszym maluszkom. Dosypujemy ten pokremel się do słoiczka, dodajemy odrobinę alkoholu. Alkohol jest po to, aby
wyciągnąć substancje aktywne oraz żeby odkażyć nasze zioło. To jest zawsze potrzebne. Możemy go odstawić w ten sposób na 20-30 minut i stary babciny sposób na przygotowywanie syropów, czyli do takich liści babki dosypujemy cukier w ilości objętościowo około 50% tego, co jest, ile mamy liści babki. Możemy to wstrząsnąć, możemy to także ubić, jeżeli mamy tych liści babki więcej. I w takiej formie liście babki przysypane cukrem odstawiamy po to, żeby sok z liści był wyciągnięty przez cukier. Możemy to odstawić na parapet, ale taki bardziej cienisty, za to ważne, żeby tam było ciepło. I po 2-3 tygodniach, kiedy liście puszczą sok i nam się to zamieni w syrop, możemy odcedzić syrop z babki, zapasteryzować i w małych buteleczkach lub słoiczkach przechowywać do zimy i używać przez cały sezon. Pamiętajcie Państwo, że warto pasteryzować, dlatego że zabezpiecza nas to przed rozwojem bakterii, pleśni i tego, że ten syrop po prostu by nie przetrwał do kolejnego sezonu. Więc po zlaniu i odcedzeniu pasteryzujemy. Mamy nasz cudowny syrop z babki lancetowatej. Podagrycznik pospolity, Elgopodium podagraria, moja ulubiona roślina, przede wszystkim jadalna, a dla większości ogrodników najbardziej z nielubianych chwast, ponieważ się cudownie rozmraża przez pędy rozłogowe i trudno go wyplenić. Ja mówię, że należy go zjadać. Jedną z metod, aby go zachować i skorzystać z jego wartości odżywczych, jest zrobienie z niego octu. Octu ziołowego, taką samą metodą, jak robi się ocet jabłkowy. Ocet z podagrycznika to jest doskonały sposób, po pierwsze na to, aby zakwasić sobie żołądek, żeby dostarczyć do organizmu te minerały, które zawiera podagrycznik, na przykład bor, oraz żeby wspomóc się, jeżeli mamy problemy stawowe, ponieważ podagrycznik, nazwa pochodzi od podagry, to jest to zioło, które było dawniej właśnie używane przy leczeniu podagry, czyli inaczej artrytyzmu lub inaczej dny moczanowej. Procedura przygotowania octu polega na tym, że mamy tutaj umyte i osuszone zioło, ziele podagrycznika, jak widzicie Państwo, z ogonkami, czyli możemy je w całości używać w tym celu. Mamy słoik. Do słoika wkładamy pokrojone ziele. Objętościowo powinno być to minimum 1/2 słoika, ponieważ to ziele zmniejszy swoją objętość. Ono jest dość delikatne w strukturze, więc tego słoika nie zalejemy wodą do pełna, tylko do 3/4 wysokości, ponieważ tego zioła nie jest za dużo. Proporcja przy przyrządzaniu octu jest taka, że na litr wody dajemy 4 łyżki cukru. Nasz słoik jest 2,5-litrowy, więc damy do niego 10 łyżek cukru. Moja łyżka jest taka troszkę duża, więc damy połówek 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukru może być troszkę więcej, ponieważ wtedy ocet będzie miał większy procent kwasu octowego, będzie mocniejszy, ale też podczas jego produkcji zabezpiecza nas to od ewentualnego zepsucia octu. Następnie zalewamy przegotowaną, wystudzoną wodą w takiej ilości, aby liście były przykryte, ale jak powiedziałam przed chwilką, nie do pełna. Tym bardziej, że ocet pracuje i on będzie tutaj dynamicznie przechodził procesy fermentacji octowej. Najważniejszą częścią w przyrządzaniu octu jest przykrycie go papierowym ręcznikiem i gumką recepturką, dlatego,
żeby tam nie zagościły muszki owocówki, które uwielbiają octy. Tak przygotowany nastaw codziennie przez 3 tygodnie należy otworzyć, wymieszać drewnianą łyżką. Może to być łyżka dedykowana specjalnie octom, albo ewentualnie wyparzana przed mieszaniem. Po 3 tygodniach, kiedy surowiec opadnie na dno, przestajemy mieszać i odstawiamy jeszcze na 3 tygodnie, aby ocet nabrał aromatu, żeby zwiększyła się ilość tego kwasu octowego, żeby był bardziej, żeby był po prostu mocniejszy. I w sumie po 6 tygodniach ocet odcedzamy, przelewamy do buteleczek i przechowujemy w spiżarni. Ocet nie ma terminu ważności, więc on w takiej formie, kiedy jest zrobiony, może spokojnie stać w temperaturze pokojowej, kuchennej, nie w lodówce ani w piwnicy. I możemy go używać po prostu do picia z wodą, po to, aby podnieść również odporność swojego organizmu. A podagrycznik, co bardzo ważne, doskonale działa właśnie przy wszystkich chorobach stawów i można go pić nawet jeżeli mamy atak dny moczanowej. Czego absolutnie Państwu nie życzę, za to życzę miłego korzystania z podagrycznika. Zielone orzechy włoskie, zbierane pod koniec czerwca lub na początku lipca, w tym roku w lipcu, ponieważ jest troszkę opóźniona wegetacja. Jeżeli są w takiej formie, że możemy je łatwo przekroić, są idealne do tego, żeby zrobić z nich nalewkę. Jest to tradycyjna nalewka, która jest używana przy wszystkich dolegliwościach trawiennych, przy nieżytach żołądka, zatruciach, bólach brzucha, a także przy leczeniu się z pasożytów. Nalewkę robimy w ten sposób, że pokrojone orzechy włoskie, możemy je pokroić w kostkę, w plasterki, nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest to, że te orzechy się dość łatwo kroją, czyli te środki nie są jeszcze zdrewniałe, one są po prostu miękkie. Zawierają bardzo dużo tanin, substancji ściągających, również brudzą palce. Te palce najprawdopodobniej moje będą teraz przez 2-3 dni troszkę brązowe, ale ja przyznaję, że nie robię tego w rękawiczkach. Także kroimy całą porcję orzechów. Z takich zielonych orzechów włoskich można także zrobić konfitury. I są staropolskie przepisy, kiedy orzechy się kilka dni moczy w wodzie, a następnie smaży w syropie cukrowym na taką staropolską konfiturę. Ale my robimy teraz nalewkę leczniczą. Te pokrojone orzechy po prostu wkładamy do słoika. Oczywiście, jak Państwo macie ochotę, załóżcie sobie rękawiczki. Za to jest to taki produkt ziołowy, który naprawdę powinien być w każdym domu. Przy okazji jeszcze ważne, te orzechy zawierają jod, więc są wskazane również przy problemach z tarczycą. I zalewamy po prostu orzechy alkoholem. Najlepiej, żeby to była albo wódka, albo alkohol 70%, taki jest idealny do nalewek ziołowych. Zalewamy w taki sposób, żeby orzechy były zakryte, nie ma potrzeby więcej. Zakręcamy. I teraz jest ważne, abyśmy taką nalewkę codziennie wstrząsali. Ona może być zielona, może być także brązowa. Obydwa kolory są w porządku, ponieważ to jest zależne od fazy, w której zbieramy orzechy, od alkoholu, od jego mocy. I w momencie, w którym minimum tydzień czasu, a najlepiej około 2 miesięcy, będziemy macerowali te orzechy w alkoholu. Następnie możemy również je dosłodzić i zrobić sobie nalewkę, która będzie słodka. Ona również będzie działała na pasożyty i dolegliwości trawienne, ale możemy także zrobić taką najbardziej prozdrowotną, czyli sam alkohol i orzechy włoskie. Przyjmujemy ją w kroplach. Ona jest tak mocna i intensywna, że wystarczy 5 ml albo 20 kropli wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy w trawieniu.